Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, drodzy widzowie Telewizji Trwam, słuchacze Radia Maryja, zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dziś temat pamięć o ofiarach Katynia i sowieckich wywózek. Naszym gościem jest profesor Wojciech Śleszyński, dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Witamy serdecznie pana dyrektora na naszych antenach. Szczęść Boże, dzień dobry. Panie dyrektorze, tak nim może o Katyniu, o tym dramacie Polaków i wywózkach. Chciałem zapytać o samo muzeum, bo wiem, że w tym roku ma ruszyć 17 września. Popatrzyłem też przed spotkaniem naszym na Państwa stronę, bo już jest, można powiedzieć, przygotowana. Teraz pracujecie nad wystawą stałą, ale właśnie idea powstania i szczególne to miejsce, bo jak czytałem, sam budynek Muzeum Pamięci Sybiru ulokowany będzie na terenie, czy jest ulokowany na terenie przedwojennych polskich magazynów wojskowych, które bezpośrednio przylegają do dawnego Brzeskiego Traktu Kolejowego, więc jakby celowe też i zlokalizowanie tego muzeum i na bocznicach kolejowych rozpoczynała się dramatyczna podróż tysięcy osób deportowanych na Syberię i do Kazachstanu. Panie dyrektorze, słowo o muzeum, które jest w budowie, jest przygotowywane do tego, by 17 września tego roku przybyli tam ci, którzy chcą poznawać dramatyczną historię Polski. Proszę Państwa, znajdujemy się w naszym muzeum przy głównym wejściu. Tak jak to ojciec powiedział, muzeum powstaje w Białymstoku, zresztą nieprzypadkowo w Białymstoku i nieprzypadkowo w tym miejscu w Białymstoku, dlatego że to jest tak naprawdę jedyne miejsce, gdzie to muzeum w naszym mieście, a myślę, śmiało mogę powiedzieć także w Polsce, może powstać. Bez wątpienia to, gdzie tutaj się znajdujemy, tu my się znajdujemy w tej chwili w Muzeum Pamięci Sybiru, ono jest przylega tak naprawdę do tego miejsca, skąd w 1941, a ponownie w 1944 roku wysyłane były transporty na wschód. Bez wątpienia jest to w tej chwili w obecnych granicach państwa polskiego najważniejsze i największe miejsce pamięci związane z deportacjami na wschód. Mówię w granicach państwa polskiego, no bo siłą rzeczy inne węzły kolejowe, skąd wysyłane były pociągi, są dzisiaj już poza granicami naszego państwa po 1944 roku, a oczywiście same obozy to jest głęboka Syberia czy Kazachstan. To tworzone w Białymstoku Muzeum Pamięci Sybiru to nie tylko polska, ale również europejska instytucja inicjująca i prowadząca badania naukowe oraz działania edukacyjne dotyczące szeroko rozumianej tematyki syberyjskiej. Jesteśmy, tak można powiedzieć, w dzień po Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, bo Sejm w 2007 roku ustanowił taki właśnie dzień, 13 dzień kwietnia, Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Co takiego stało się w naszej historii? Co stało się w Katyniu? Bo tak możemy powiedzieć, ujmując Katyń, bo wiemy, że to nie jedno miejsce kaźni, prześladowania i ofiary, którą złożyli Polacy, szczególnie żołnierze, ludzie, którzy byli, przeszkadzali Sowietom. Muzeum, które powstaje w Białymstoku, Muzeum Pamięci Sybiru, oczywiście opowiada o wywózkach, ale także nie zapominamy o tej części związanej ze zbrodnią katyńską. Proszę Państwa, muzeum powstające w Białymstoku jest to w tej chwili najnowocześniejsze muzeum powstające, zresztą jedyne tego typu muzeum we wschodniej Polsce, na wschód od Wisły. W Polsce mamy 4 inne muzea tego typu, nowoczesne muzea narracyjne, no ale one są ulokowane albo w Warszawie, albo w Krakowie, albo w Trójmieście. To jest jedyne muzeum we wschodniej Polsce. My opowiadamy o deportacjach, ale też nie zapominamy o zbrodni katyńskiej. Zbrodnia katyńska, która rozpoczyna się 12-13 kwietnia 1940 roku i oficerowie wojska, oficerowie policji, czy generalnie funkcjonariusze policji zostają zgładzeni przez władze sowieckie tylko dlatego, że są Polakami, są obywatelami polskimi i z punktu widzenia władz sowieckich nie nadają się do reedukacji. Tak naprawdę za wyjątkiem bardzo małej grupy oficerów, która zdecydowała się na współpracę z Sowietami,
cała reszta, tak naprawdę gro oficerów, odmówiła jakiejkolwiek kolaboracji z jednym z naszych okupantów, a przecież jednym z naszych okupantów obok Niemiec nazistowskich był właśnie Związek Sowiecki. I władze sowieckie podejmują decyzję, że należy po prostu tych żołnierzy i tych oficerów, i tych policjantów wyeliminować strzałem w tył głowy. Mamy ponad 22 tysiące jeńców, którzy zostali zamordowani. No i co można powiedzieć smutniejsze, czy bardziej jeszcze tragiczne, że ta druga wywózka, prawda, pan dyrektor mówi 40, 41 i teraz 42, ona też, no jakby 44, ona sięgnęła, można być po rodziny. Jeszcze bardziej rozmyślne wydaje się działanie okupanta Sowietów, by pozbawić też możliwości głosu tych, którzy mogliby się upomnieć o prawdę, o to, co stało się w Katyniu. No i mogliby spodziewać się jakiejś sprawiedliwości, jeżeli chodzi o historię, o to, co stało się, co odkryli w którymś momencie też Niemcy. W latach okupacji sowieckiej 1939-1941, mówimy oczywiście o obszarze wschodniej Polski, mamy do czynienia z czterema wywózkami. My dzisiaj jesteśmy tutaj u państwa, bo jest rocznica, wspominamy tą drugą wywózkę kwietniową z 1940 roku. Równo 81 lat temu. Dokładnie z tego miejsca, w którym my się znajdujemy, w którym jest także Muzeum Pamięci Sybiru, ruszały pociągi na wschód. W tych pociągach były przede wszystkim kobiety, dzieci. Gro tych osób to właśnie kobiety, dzieci. Dlaczego? Dlatego, że władze sowieckie postanowiły wyeliminować także te osoby z tych terenów jako potencjalne zagrożenie. Bo warto jest sobie zadać pytanie, czym właściwie były wywózki? Jaki to był rodzaj represji? To był zupełnie nowy rodzaj represji, po raz pierwszy w takiej skali zastosowany na ziemiach II Rzeczpospolitej, ale nie po raz pierwszy zastosowany przez władze komunistyczne. Władze komunistyczne już stosowały ten rodzaj represji w latach 30. na swoich obywatelach, a także na obywatelach swoich, ale narodowości polskiej, bo przecież gro Polaków zostało wywiezionych czy z Ukrainy, czy z Białorusi, z tej części, która nie przypadła II Rzeczpospolitej. Natomiast w 1940 roku na ziemiach polskich po raz pierwszy zastosowano ten rodzaj represji. Represji o charakterze masowym. Bo tak jak można sobie wyobrazić, że wchodzi nowy okupant, próbuje wyeliminować te osoby, które pełnią, czy pełniły eksponowane funkcje, czy w administracji cywilnej, czy wojskowej, no, bo taka jest kolej rzeczy, rozpoczynają się pierwsze aresztowania, natomiast ta pierwsza wywózka z lutego, później z kwietnia i z czerwca 1940 roku, trzy pierwsze i kolejna w czerwcu 1941 roku, jest zupełnie nowym rodzajem represji. No bo trudno powiedzieć, że kobiety, a zwłaszcza kilkuletnie czy czasami kilkumiesięczne dzieci, są jakimkolwiek zagrożeniem dla nowej władzy. Czyli zastosowano ten rodzaj represji, który eliminuje potencjalnych przeciwników systemu. Bo tak jak podkreślam, trudno powiedzieć, że kilkuletnie dziecko było przeciwnikiem systemu sowieckiego. No, tak naprawdę nawet nie wiedziało, że zmienił się ustrój w państwie polskim bardzo często. Panie dyrektorze, no, tworzone jest muzeum, wspominamy kolejną historię, kolejną rocznicę. Pan dyrektor mówi 81. rocznicę tej drugiej wywózki. Gdyby powiedzieć o ludziach, bo też odwiedzając państwa stronę internetową, właśnie zwróciłem uwagę na ludzi. Tych, którzy w jakiś sposób dają świadectwo tego, co przeżyli. Wiemy, że większość ludzi też nie wróciła. To okrutne jakoś takie znamie na historii naszej ojczyzny. I gdyby pan dyrektor też powiedział nam trochę o ludziach, którzy dają świadectwo, którzy wrócili, którzy wspominają, co takiego działo się w Kazachstanie, tam dokąd zostali wywiezieni. W Kazachstanie, czy w Syberii, czy chociażby w łagrach w północnej części, europejskiej części Rosji. Proszę państwa, no, dzisiaj państwo musicie mi trochę zaufać na słowo, ale myślę, że od września tego roku, 21, będziecie mogli się sami przekonać. Nas przez
naszą wystawę w Muzeum Pamięci Sybiru prowadzą sami w więzieniu. Na czym polega to świadectwo? To są ich relacje. Śmiem twierdzić, że chyba to jest jedyne tego typu muzeum w Polsce, gdzie aż w takiej skali wykorzystujemy relacje. Idąc przez naszą wystawę, nie można ominąć tych relacji. To relacje samych Sybiraków prowadzą nas przez wystawę. Podobnie zresztą mamy też skonstruowany audioprzewodnik. Audioprzewodnik, który nakładamy na uszy. Zresztą jest on oprócz języka polskiego w 7 innych językach, głównie w językach wschodnich, bo oprócz języka oczywiście angielskiego, który jest językiem międzynarodowym, chcieliśmy wyeksponować te języki tych narodów, które tak jak my doznały traumy wywózki na Sybir, czyli jest to język ukraiński, rosyjski, białoruski, litewski, łotewski. Właśnie robimy ukłon w tą stronę i słuchając, korzystając z naszego audioprzewodnika, postawiliśmy sobie za cel, żeby nie mądry naukowiec opowiadał, że w tej sali po prawej stronie mamy taką gablotę, po lewej taką, czy zazwyczaj tak, jak to jest w muzeach. U nas nas prowadzą same wspomnienia wywiezionych i to one układają tą naszą drogę. I proszę mi wierzyć, naprawdę to są wielkie emocje. Bez wątpienia to nasze muzeum to jest miejsce emocji wyjątkowych, miejsce emocji autentycznych. Bo jak przejść koło relacji matki, która opowiada, jak musiała kilkuletnie dziecko złożyć do grobu, dlatego że umarło z głodu. I to są te relacje. Właśnie chcemy pokazać, tak zbudowaliśmy to muzeum, żeby nie z perspektywy katedry naukowej opowiadać o drodze zesłania, tylko żeby sami wywiezieni nam w swoich relacjach budowali ten obraz. Bo ten obraz wtedy jest najbardziej autentyczny. No właśnie pytanie często rodzi się, dla kogo, prawda? Bo ta historia dawno przeminęła. Czy warto wspominać, co warto wspominać? Pan mówi, że jeszcze bardziej do nas to przemawia, bo to są świadkowie. Nie ekskatedra, nie tak, że naukowcy zbadali, ale mówią to ci, którzy doświadczyli tej kaźni, doświadczyli śmierci, tak jak matka chowa swoje dziecko. Myślę, że to są najtragiczniejsze doświadczenia, jakie mogły nas spotkać. Pierwsze wywieziony ojciec i głowa rodziny, mąż, ojciec, prawda, brat. Później wywieziona kobieta z dziećmi na Syberię, w obcy świat, jakby zburzony cały świat dotychczasowy. No i teraz pytanie, jak można to przetrwać, jak można to przeżyć, jak można w ogóle to wspominać, tym się podzielić. Pytanie właśnie, dla kogo to muzeum, dla kogo te świadectwa? Nie ulega wątpliwości, że same muzeum to jest oczywiście pomnik dla naszych Sybiraków. Ja też to zawsze podkreślam. W momencie, kiedy złożono mi propozycję zostania dyrektorem Muzeum Pamięci Sybiru, był to styczeń 2017 roku, bo muzeum funkcjonuje od stycznia 2017 roku. Od razu powiedziałem jedną rzecz. Budujemy muzeum w skali europejskiej. Muzeum, te, które ma powstać w Białymstoku, nie może mieć charakteru lokalnego. I drugą rzecz, którą zaciągnąłem zobowiązanie w stosunku do naszych Sybiraków. Najszybciej, jak to się uda, to muzeum powstanie i mija 4 lata i praktycznie to muzeum mamy. Jest to jedno z najszybciej budowanych w Polsce tego typu muzeów i nie ma co ukrywać. Jest to zasługa całego naszego zespołu, który nawet na chwilę nie przerwał pracy. Ostatni rok to jest przecież rok pandemii. Większość muzeów jest zamknięta. My nie mogliśmy się zamknąć. My cały czas prowadziliśmy pracę, cały czas prowadziliśmy inwestycje i my naprawdę w ciągu 1-2 dni, dokładnie rok temu, całą naszą działalność przerzuciliśmy do internetu. Część pracowników pracowała z domu, część cały czas była na placu budowy i cały czas prowadziliśmy inwestycje, bo zobowiązaliśmy się w stosunku do naszych drogich Sybiraków, że ten pomnik musi powstać. Natomiast oczywiście ten pomnik jest dla nich, ale przede wszystkim jest dla kolejnych pokoleń. To dla tego najmłodszego pokolenia. Przecież to dla nich trzeba opowiadać tę opowieść. Pamięć jest jednym z najważniejszych elementów w naszym życiu. Część oczywiście mówi, czasami słyszymy, czy chociażby wśród polityków, czy generalnie w społeczeństwie, po co zajmować się przeszłością. Nie ma sensu. Nie patrzmy w przeszłość, patrzmy w przyszłość. Tak naprawdę jest to błędne
postrzeganie. Jeżeli odetniemy się od przeszłości, tak naprawdę nie wiemy, kim jesteśmy. Nie wiemy, dokąd zmierzamy. To jest tak, że często proponujemy nam, temu społeczeństwu, zapomnieć o przeszłości. A sobie wyobraźmy, jeżeli by każdy z nas, na przykład w tej chwili, zapomniał o tym, kim jest. Czyli krótko mówiąc, stracił pamięć. Jak byśmy określili takiego człowieka? Jako człowieka biednego, smutnego. Tego człowieka, który na pewno nie odnajdzie się w rzeczywistości, a co mówiąc, nie pójdzie dalej w przyszłość. A czasami proponuje się całym społeczeństwom zapomnieć o przeszłości. Tego nie możemy zrobić. My to wiemy jako historycy, my to wiemy jako osoby zajmujące się pamięcią. Pamięć jest niezwykle ważnym elementem budowania naszej tożsamości. I tak samo jest ważna w przypadku przeszłości, ale równie ważna jest w przypadku, a może nawet ważniejsza, w przypadku budowania naszej przyszłości. Tak, przed spotkaniem naszym rozmawialiśmy telefonicznie. Pan wspominał o panu Jabłońskim, Sybirak, ostatnia stalinowska wywózka, masowa wywózka. To ostatni świadek, niedawno też odszedł. No, to jest tak, że oczywiście praktycznie codziennie, co drugi dzień mamy informacje o tym, że kolejni Sybiracy z całej Polski, ale także z zagranicy odchodzą. No, dzisiaj myślę, że symbolicznie możemy wspomnieć tych wszystkich, którzy odeszli w tych ostatnich trudnych miesiącach, wspominając osobę pana doktora Jabłońskiego, osoby, która mieszkała tutaj w Białymstoku, była bardzo blisko związana z naszym muzeum i zawsze podkreślała, że on był wywieziony w ostatniej masowej wywózce z 1952 roku. Jego rodzina nie wyjechała po 1944 roku do Polski. Oni mieszkali na terenie dzisiejszej Białorusi i ich objęła ostatnia wielka stalinowska wywózka z 1952 roku. On oczywiście, jego rodzina i on jako stosunkowo młody chłopak wrócili po 1956 roku już do Polski. Tutaj kończył studia, tutaj był lekarzem. No i niestety też takie osoby od nas odchodzą i to jest wielki żal, no ale no, czas jest nieubłagany. Myślimy eksponaty, mamy takie skrzypki, może coś o nich pan więcej by nam też powiedział, bo te eksponaty to przecież historia ludzi, którzy te eksponaty, pierwsze, oni dają świadectwo, oni dają swoje relacje, których będziemy mogli wysłuchać, odwiedzając muzeum, ale też oni dzielą się eksponatami, tym, co dla nich było ważne, co im nieraz zostało, prawda, jako jedyna pamiątka taka rodzinna, czy jedyne wspomnienie, coś cenniejszego, czym dziś chcieli się podzielić. Mamy relacje, mamy eksponaty i te niezwykłe eksponaty to są przede wszystkim dary. 90% naszych eksponatów to są dary. Tutaj przed chwilą widzieliśmy skrzypce. Skrzypce wyjątkowe, dlatego że trafiły do naszego muzeum właśnie rok temu, po naszej wcześniejszej wizycie tutaj u państwa w studio. Zgłosiły się osoby z Wrocławia, które przekazały nam te skrzypce. I takich darów mamy naprawdę sporo. Te skrzypki, podobnie tak jak i inne rzeczy, trafiły na naszą wystawę, a one będą znajdowały się w miejscu wyjątkowym. Już właściwie się znajdują. W tak zwanej gablocie ołtarzowej. Co rozumiemy pod tym pojęciem? Jest to jedyna gablota w naszym muzeum, gdzie eksponaty nie są podpisane w samej gablocie. Będzie można przed tą gablotą usiąść, korzystać z specjalnie przygotowanej książki takiego przewodnika i o każdym z tych eksponatów przeczytać jego historię. Dlaczego te eksponaty są tak ważne i dlaczego tą gablotę nazywamy w cudzysłowie gablotą ołtarzową? Są to eksponaty wyjątkowe. Eksponaty, które osoby zabrały z sobą na Syberię. Pomimo, że często głodowały na Syberii czy w Kazachstanie, nie wymieniły tych rzeczy na żywność i z powrotem te rzeczy przywiozły do Polski. Dlatego te eksponaty mają wyjątkową moc, wyjątkową wartość. Bo oczywiście tutaj widzimy skrzypce. Czasami to jest garnek, czasami to jest kartka papieru, czasami jest to różaniec. Różne są rzeczy. Siłą rzeczy są to eksponaty stosunkowo niewielkie. No bo z czym mieli ci ludzie wracać z Syberii? Bardzo często wracali w zawszarpionych ubraniach i pierwszą rzecz, którą robiono po przyjeździe do Polski, to ubrania palono. Także tych eksponatów
nie jest wcale dużo, a jak już są, to one są oczywiście zazwyczaj eksponatami małogabarytowymi. Natomiast to nie chodzi o wielkość eksponatów. Co jest najważniejsze? Opowieść, jaka za każdym z tych eksponatów się kryje. Panie dyrektorze, co jakieś takie inicjatywy bieżące, bo mówimy pandemia, budowa trwa, przygotowanie do inauguracji tej wystawy stałej, do otwarcia muzeum dla zwiedzających, ale z pewnością, jak tak patrzę, muzeum to wystawy, edukacja, strefa pamięci, nauka, medioteka, więc też i materiały audio czy wideo, które, czy zdjęcia będą mogli kiedyś oglądać zwiedzający. Ale właśnie co dziś, co przygotowujecie, tak myślę, no, chociażby w kwestii edukacji, działań, które państwo możecie podjąć? Oczywiście prowadzimy oprócz samego elementu budowania wystawy, bo tutaj budowa budynku, budowa wystawy, zbieranie eksponatów, to jest rzecz podstawowa dla nas. Natomiast my nie przerywamy też działalności edukacyjnej. Siłą rzeczy ta działalność edukacyjna w tych czasach pandemii musi przyjąć inną formę. Ale na przykład od 3 lat organizujemy 10 lutego bieg pamięci upamiętniający wszystkich wywiezionych w czasie 4 deportacji. W poprzednich latach był to normalny, zresztą międzynarodowy, ale normalny bieg stacjonarny. Natomiast w tym roku absolutnie nie chcieliśmy z tego zrezygnować. Dlatego wprowadziliśmy formę wirtualną i co się okazało? Ta forma wirtualna była jeszcze większym sukcesem niż poprzednie edycje. Dlaczego? Dlatego, że każdy, kto ściągnął naszą aplikację, mógł przebiec lub przejść minimum 5 kilometrów. I co się okazało? Praktycznie na wszystkich kontynentach ludzie brali udział w naszym biegu. Ten bieg stacjonarny nie dałby takich możliwości, ale ten bieg wirtualny dał możliwość, że tak naprawdę poprzez te formy aktywne możemy też się włączyć w upamiętnienie. 17 września będziemy mieli peleton pamięci. Oczywiście mamy spotkania, mamy publikacje, mamy cały szereg książek popularno-naukowych. Mamy tu bardzo silny zespół naukowy w naszym Muzeum Pamięci Sybiru, ale ostatnie nasze wydawnictwo to jest wyjątkowa rzecz, komiks. Komiks oparty na wspomnieniach jednej z sybiraczek, tutaj żyjącej w Białymstoku, już w tej chwili oczywiście nie żyjącej, która jako młoda dziewczyna została wywieziona do Kazachstanu. Tam poznała swojego narzeczonego, później tworzyli małżeństwo. I co jest niezwykłe? Z jednej strony bardzo niezwykle ciężka opowieść o traumie, a z drugiej strony chcemy użyć tej lekkiej formy w postaci komiksu. Ale nie robimy tego w ten sposób, że próbujemy spłaszczyć tą opowieść. Ten komiks, który został przygotowany zresztą przez świetnych fachowców, jeżeli wyobrażamy sobie komiks, widzimy, że nasi bohaterowie mówią w formie takich dymków. Te dymki to są autentyczne, jeden do jednego słowa naszej bohaterki. My nie zmieniamy ich słów. Czyli tak naprawdę dajemy naszemu widzowi, osobie odwiedzającej muzeum komiks, ale to nie jest komiks. Tak naprawdę to są wspomnienia, tylko wydane w tej innej formie. Myślę, że czasami przystępniejszej niż po prostu zwykły tekst pisany na kilkudziesięciu czy kilkuset stronach. Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie do kontaktu telefonicznego. Dziś ważny temat, który podejmujemy, telefony do studia dla widzów Telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maria, bo słuchacze też prosimy o telefonowanie na numery telewizji 56 657 0011, drugi 56 657 0012. Dwa telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400 oraz telefony dla słuchaczy Radia Maryja i widzów Telewizji Trwam z zagranicy 48 56 657 0013 i drugi 48 56 657 0014. Dziś temat pamięć o ofiarach Katynia i sowieckich wywózek. Naszym gościem jest profesor Wojciech Śleszyński, dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru z Białego Stoku.
Panie dyrektorze, a edukacja, tak mówimy, edukacja młodzieży, bo taki komiks, myślę, że właśnie młode pokolenie może tej wrażliwości się uczyć, ale też takie pytanie, no często to jest, że drugie i trzecie pokolenie Sybiraków, że tak jak mówiliśmy, ci, którzy przeżyli Sybir, jeżeli 80. rocznicę, 81. już wspominamy, tej drugiej wywózki, nie mówiąc już o latach 40., 41., no to mamy świadomość, że może dzieci przeżyły, prawda? Może kolejne pokolenie. Jak oni to odbierali i jak oni przekazują tą historię, jak oni nią żyją? No, budowane Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku oczywiście jest budowane dla wszystkich naszych obywateli, ale ono winno stać się też miejscem wyjątkowym dla drugiego, trzeciego pokolenia, czyli dzieci czy wnuków tych osób doświadczonych traumą Sybiru. I co jest niezwykłe, te osoby są tak naprawdę rzucone po całym świecie. Mamy oczywiście gro osób żyjących w Polsce, ale mamy już w tej chwili świetny kontakt na przykład z Ameryką Łacińską. Tutaj w tym miejscu, jeżeli ktoś słucha, chociaż tak naprawdę w Argentynie jest poranek, mamy bardzo fajny kontakt ze Stowarzyszeniem Byłych Kombatantów w Buenos Aires. Tam współpracujemy też z osobami, które pracują na Uniwersytecie w Buenos Aires. Ostatnio też rozmawiałem z Meksykiem, dlatego że chociażby w Meksyku było osiedle, do którego trafiły dzieci sieroty, które straciły rodziców na Syberii i tam w Meksyku przeżyły swoje dzieciństwo. Część z nich wróciła do Polski, ale niektórzy zostali. Tak naprawdę mamy potomków, mamy Nową Zelandię, Australię, mamy RPA. No oczywiście Wielka Brytania, Stany czy Kanada, to jest oczywiste, że to są te miejsca, dokąd trafiali Sybiracy. Często te drugie czy trzecie pokolenie dzisiaj zajmuje niezwykle eksponowane stanowiska. Chociażby ambasador Argentyny w Kijowie, to jest córka polskiej Sybiraczki. A przypominam, to jest ambasador Argentyny w Kijowie. Także te osoby są i też taką rolę ma pełnić te Muzeum Pamięci. Rolę, którą będzie skupiać te wszystkie osoby. Oczywiście no, do tego są potrzebne odpowiednie kompetencje, ale proszę mi wierzyć, ten nasz zespół, który tutaj jest, posługuje się, to każdy z nas daje sobie radę z kilkoma językami, no bo trudno oczekiwać od wnuków, którzy mieszkają gdzieś daleko, że znają język polski. Część z nich już nie zna języka polskiego, natomiast do nich też chcemy dotrzeć. My nie dzielimy Sybiraków, a zwłaszcza dzieci czy wnuków Sybiraków na Polaków czy nie Polaków. Tak naprawdę dla nas są wszystkie osoby doświadczone traumą zesłania. Te muzeum jest dla nich, my jesteśmy i my też będziemy chcieli upamiętnić ich losy, ich życie. No, to jest tak, że oczywiście można było tu przytaczać dziesiątki opowieści, wspomnień osób w różnych częściach świata. My staramy się też im pomagać. Czasami te osoby zwracają się do nas na odszukanie swoich przodków, odszukanie rodziny. Jeśli można, to podam tylko taki przykład, jeden dosłownie. Ostatnio właśnie z Buenos Aires mieliśmy prośbę, żeby pomóc pani, w tej chwili już ponad pani 90-letni, która wie, że była na Syberii, ale tak naprawdę jako dziecko już nic nie pamięta i ma tylko jeden dokument. Dokument, bilet przejazdu z RPA do Argentyny, dlatego że jako dziecko trafia do obozu dla polskich sierot na terenie RPA i jedno zdjęcie już jako panienka na statku. I nic więcej nie wie. My odszukaliśmy wspomnienia jej mamy, pisane ręcznie, bo mama była w drugim korpusie polskim, czyli w tak zwanej armii Andersa. No i oczywiście na drugi dzień dostaliśmy e-mail z podziękowaniami od córki, że cała rodzina płakała, bo po pierwsze ta kobieta zobaczyła pismo swojej matki ręcznie, a drugie w ogóle dowiedziała się z tej relacji swojej mamy, gdzie oni byli zsyłani, bo ona jako kilkuletnie dziecko przecież wiedziała, że była na Syberii, ale przecież nie pamiętała nazw tych miejscowości, bo tak naprawdę jej pamięć zaczyna się od tego sierocińca w RPA. I tych opowieści naprawdę jest niezwykle dużo. Za każdą
tych osób kryją się naprawdę niezwykłe emocje. Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo? Prosimy. Witam ojca, witam pana z Muzeum Katyńskiego. Ja dzwonię z Krakowa. Pana imię? Moje imię Krystian. Prosimy. Moja prababcia została z Kresów Wschodnich w ramach pierwszej wywózki wywieziona, konkretnie ze Stanisławowa. Została wywieziona ze swoim synem, czyli bratem mojego dziadzia, na Sybir. I gdy dotarła do tego łagru informacja o organizowanej armii generała Andersa, to proszę sobie wyobrazić, że prababcia kazała bratu mojego dziadzia iść do armii Andersa. Nie chciał. Nie chciał, dlatego że nie chciał matki zostawić w tych tragicznych warunkach. Kazała mu iść jako Polakowi, jako oficerowi Wojska Polskiego. I poszedł do armii Andersa, dotarł, walczył pod Monte Cassino, potem wrócił do kraju. I wiadomo, jakie były losy żołnierzy generała Andersa. Natomiast chciałem jeszcze o innych powiedzieć aspektach sprawy. My w Krakowie zawsze pamiętaliśmy o 17 września i zawsze pamiętaliśmy o Katyniu. Mamy na to dowody, bośmy po kościołach w Krakowie, ale i w Warszawie, tam razem z Wojciechem Ziembińskim i z księdzem Niedzielakiem, nieodżałowanej pamięci księdzem Stefanem Niedzielakiem, organizowaliśmy zarówno 17 września, jak i w rocznicę zbrodni katyńskiej msze święte w kościele świętego Karola Bormeusza. Gdy uratowaliśmy Kopiec Piłsudskiego, to podczas pierwszej wielkiej uroczystości na Kopcu Piłsudskiego w marcu 1981 roku złożyliśmy ziemię z Katynia, którą dostaliśmy od księdza Stefana Niedzielaka, naszego kapelana. I gdy Muzeum Czynu Niepodległościowego w krakowskich Oleandrach wznowiło swoją działalność w 1988 roku, to jedną z pierwszych części wystawy stałej była wystawa katyńska. Poświęcona Katyniowi, pokazane były dokumenty, któreśmy dostali od więźniów sowieckich, Sybiraków, dokumenty, któreśmy dostali od Wojciecha Ziembińskiego, od Jerzego Łojka, od innych osób z tego środowiska warszawskiego, którym kierował ksiądz Stefan Niedzielak i Wojciech Ziembiński. I pierwsza w Polsce tablica Katyn 1940 została przez nas zlokalizowana w kościele księży misjonarzy przy ulicy, która wówczas nosiła nazwę, o ironię, Dzierżyńskiego. Dzisiaj przywrócona została nazwa ulica Juliusza Lea. To kilka takich chyba interesujących spraw. I jeszcze chciałem powiedzieć o jednej sprawie. Kiedyś przed laty przyszedł do nas na Oleandry pan, starszy pan, no wówczas to było jakieś 15 lat temu, i przyniósł na podklejonym na papierze pakunkowym dokumencie, który na drugiej stronie miał jakieś fragmenty zadrukowanego, to chyba afisz, dokument NKWD, który wskazywał tego Polaka, to znaczy dokument wskazujący tego Polaka na pobyt w łagrze sowieckim. Oczywiście ten dokument jest w bardzo złym stanie, bo domyślacie się i ojciec, i pan, w jakie przeszedł koleje losu. W każdym razie jest umieszczony. Także chciałem o tych sprawach powiedzieć, jako że w naszym muzeum dalej ta stała ekspozycja jest i powtarzam, od 1988 roku była udostępniana, pokazywana. Ta część to jest całe pół piętra zajęte przez tą wystawę. Tam są dokumenty, tam są wydawnictwa, również te wydawnictwa, które otrzymaliśmy z Londynu i z Nowego Jorku, dokumentujące prawdę o Katyniu, ale również komisję Burdenki, kłamstwa
które przez długie lata były podawane za wzorem zresztą tej komisji przez cały okres właściwie PRL-u. I uprzejmie dziękuję. Dziękuję panie Krystianie. Serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiamy Kraków. Panie profesorze, panie dyrektorze, słowo do naszego też widza, słuchacza. No ja myślę, że tutaj trzeba naprawdę wyrazić uznanie, bo takie osoby, które upamiętniały, i to szczególnie w tym okresie po 89 roku, w 88, to były niezwykle ważne prace. My w naszych zbiorach mamy na przykład całe archiwum Sybiraka. To było pismo wznowione właśnie w okresie przemian politycznych. I to też było te pismo, bo dzisiaj stosunkowo łatwo jest wydawać, ale w tamtym okresie było niezwykle trudno. Trzeba było tak naprawdę szukać eksponatów. Myślę, że tych eksponatów mamy w Polsce coraz więcej. My na przykład ostatnio nabyliśmy niezwykłą kolekcję, kolekcję gońca krakowskiego, gadzinówki niemieckiej, w której to po raz pierwszy była publikowana lista katyńska. Oczywiście Niemcy to publikowali, bo im to służyło do własnych celów propagandowych, ale to była pierwsza lista, gdzie z nazwiska i z imienia były wymieniane ofiary zbrodni katyńskiej. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam i Radio Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Mówi Cezary z Białegostoku. Prosimy. Jest mi przede wszystkim bardzo miło powitać tutaj ojca prowadzącego i pana dyrektora. Prowadzę taką, chciałbym tutaj powiedzieć, że prowadzę taką właśnie działalność patriotyczną, jak Wspólnota Wnuków Sybiraków. I tutaj również z tej okazji chciałbym panu dyrektorowi podziękować, że umożliwił naszej wspólnocie działanie poprzez to, że będziemy mieć na terenie właśnie Muzeum Pamięci Sybiru swoją siedzibę. I umożliwi nam to właśnie jeszcze większe i aktywne działanie. Jeszcze chciałbym powiedzieć, że my jako stowarzyszenie planujemy zrealizować taki projekt, w którym chcemy zebrać świadectwa naszych dziadków, na temat naszych dziadków, i zachęcam wszystkich, którzy mają w rodzinie zesłańców, by podzielili się takim swoim świadectwem na temat tego, jaki wpływ mieli ich dziadkowie na ich wychowanie i jak dużo dobrego wnieśli do ich życia. Zachęcam właśnie również do kontaktowania się z naszą wspólnotą za pośrednictwem Facebooka. I jeszcze chciałbym dodać od siebie, że cieszę się, że na terenie właśnie mojego miasta będzie funkcjonowało muzeum, znaczy już muzeum od dłuższego czasu funkcjonuje, ale cieszę się, że teraz działalność właśnie tego naszego muzeum będzie bardziej rozpropagowana. I dziękuję jeszcze raz, że mogłem tutaj z państwem porozmawiać i zabrać głos. Bardzo dziękuję, panie Cezary. Panie dyrektorze, wielu ludzi się identyfikuje, prawda, z tym, co dzieje się w Białymstoku, w Muzeum Pamięci Sybiraków. No oczywiście, ja chciałem tutaj bardzo serdecznie podziękować za ciepłe słowa tutaj pana Cezarego. My jesteśmy w kontakcie, tutaj mamy specjalny pokój. Pokój, który jak tylko minie pandemia, już jesteśmy wstępnie umówieni. Pokój, który będą wspólnie dzielić nasz oddział Związku Sybiraków, towarzyszenie upamiętniające Sybiraków, tak zwane drugie pokolenie, i właśnie pan Cezary z tym trzecim pokoleniem z wnukami. Dla nas te trzy pokolenia to jest symbol. Symbol, oczywiście, no musi było rzeczy. Najbliżej będziemy współpracowali z naszym oddziałem, z naszymi stowarzyszeniami, ze stowarzyszeniami białostockimi, ale to muzeum to nie jest muzeum białostockie. To, co podkreślam, to nie jest muzeum lokalne. To jest muzeum polskie, a tak naprawdę proszę wierzyć, to jest muzeum światowe. I my
tak chcemy prowadzić działalność. To ma być też, nikt tego nie ukrywa, jedna z marek naszego miasta, miasta Białegostoku. Prosimy, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Maria Rzeszowa, serdecznie witam prowadzących, ojca prowadzącego i pana. Chciałam zwrócić uwagę na dwie sprawy. Pierwsza to wielkie podziękowanie, że te tematy są poruszane, omawiane. I w związku z tym ogromna prośba dla naszego ministra oświaty, żeby te tematy naprawdę włączyć w tok nauczania młodzieży i młodszej i starszej i wszędzie tam, gdzie to jest możliwe. I jeszcze to taka wielka prośba. A jeszcze o jednej sprawie chcę powiedzieć, mianowicie do tej pory takim słynnym pomnikiem katyńskim jest pomnik nad rzeką Hudson w Stanach Zjednoczonych w Jersey City. Ale mało wiadomo na ten temat, że w Stanach Zjednoczonych jeszcze w miejscowości Baltimore jest chyba jeden z najpiękniejszych, najbardziej takich wzruszających pomników katyńskich, mianowicie w językach ognia, jak gdyby z płomieniami ognia w mundurach polscy żołnierze wzbijają się do nieba. To jest bardzo wzruszający pomnik, piękny, duży, bardzo wysoki. No i to jest taki drugi z tą tematyką związany pomnik w Stanach Zjednoczonych. Tyle chciałam powiedzieć. Bardzo dziękuję za poruszaną tematykę, za bardzo ważną. Szczęść Boże. Bardzo dziękujemy, panie dyrektorze, do naszej słuchaczki, widza. No, tutaj oczywiście pomniki, ale ta trauma związana z samą zbrodnią katyńską jest to oczywiście wielka tragedia tych ludzi, ale to, co chyba nas najbardziej dotyka, to jest olbrzymia tragedia naszego narodu, bo my mówimy oficerowie, policjanci, ale trzeba pamiętać, że gro tych oficerów to nie byli oficerowie zawodowi. To byli oficerowie rezerwy, to byli lekarze, to byli profesorowie, to była inteligencja. Taka elita, to, prawda, polska. Elita, tak, dokładnie. Tak. I to, co jest naprawdę wielką konsekwencją tej zbrodni, to jest to, że tej elity, ponad 22 tysiące osób, ich zabraknie później w tej nowej Polsce, kiedy przyjdzie odbudowywać niepodległość, niepodległość już zupełnie inną w kraju komunistycznym, tych osób zabraknie. Tych osób zabraknie, dlatego też komunistom łatwiej będzie wprowadzać niektóre rozwiązania. To jest najlepszy przykład, zbrodnia katyńska, jak został przerwany ciąg historyczny, ciąg pokoleniowy. Mam na myśli tu ciąg pamięci historycznej właśnie w wyniku tej zbrodni. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Teraz i zawsze. Nazywam się Zbigniew, telefonuję z Warszawy, a pochodzę z Białegostoku. Chciałem bardzo, bardzo podziękować za tę audycję. Powiem szczerze, że jestem poruszony i stąd nawet łamie mi się głos. I chciałem zadać panu profesorowi trzy pytania. Być może udałoby się odpowiedzieć na te pytania. W mojej rodzinie, zarówno od strony mamy, jak i od strony taty, rodzina jest doświadczona wywozem na Sybir. I teraz, jeśli chodzi o rodzinę mamy, pradziadek był członkiem administracji państwowej i tutaj ta wywózka była w modelu, który pan profesor opisywał, czyli na początku został aresztowany właśnie pradziadek i ślad po nim zaginął. Do dzisiaj tak naprawdę nie wiemy, co się z nim stało, a potem prababcia razem z dziećmi, czyli z moim dziadkiem między innymi, jako właśnie ta rodzina zostali wywiezieni. I już po powrocie do Polski dziadek wielokrotnie pisał, sprawdzał tak zwaną białoruską listę katyńską i chciałem zapytać, czy może są już jakieś informacje na ten temat, być może te nazwiska i losy tych osób są już jakoś odnalezione, tak żeby można było dowiedzieć się, jak zginął właśnie pradziadek, bo no, jako rodzina nie mamy takiej informacji. To byłoby pierwsze pytanie. Drugie pytanie to o taką szacunkową ilość osób, które zostały wywiezione na Sybir. I tu z kolei ze strony mojego taty, ciocia zawsze jakoś ubolewała nad tym, że kiedy ona zgłaszała się, jakoś rejestrowała się, że była na Syberii, to z tych osób, które razem z nią zostały wywiezione, tak naprawdę tylko ona przeżyła
i była, miała szansę zgłosić siebie, no i te osoby wokół niej, które razem z nią zostały wywiezione. Natomiast no jakoś miała takie przekonanie, że bardzo wiele osób po prostu albo zginęło po drodze, albo na Syberii i właściwie nawet nie figurują w żadnych statystykach czy w takich potem informacjach zwrotnych na temat tej liczby osób, które finalnie zostały wywiezione. I trzecie pytanie, trzecia sprawa, to też pytanie odnośnie do badań nad samym momentem wywożenia na Syberię. Ciocia zawsze powtarzała, że kiedy do nich przyszli żołnierze czy żołnierz i kazał im się spakować, to razem z żołnierzem przyszedł sąsiad i to ten sąsiad pokazał, że to jest taka rodzina i że trzeba ją wywieźć. I no, z jakimś takim dużym bólem serca Ciocia o tym mówiła, że to właśnie ten sąsiad jakoś tam towarzyszył temu żołnierzowi. No i ściszonym głosem dodawała, właściwie raz o tym powiedziała i to ściszonym głosem, że ten sąsiad był Żydem. No i chciałem zapytać, czy jest jakaś dokumentacja, która by w jakiejś szerszej skali pokazywała, czy rzeczywiście ten moment wywozu na Syberię to była jakaś też współpraca właśnie sąsiadów, osób z najbliższego otoczenia. No i czy ta narodowość żydowska to jest jakiś jednostkowy przypadek, czy takich osób było więcej? I dziękuję serdecznie. Przełączam się na odpycz. Dziękuję, panie Zbyszku. Panie profesorze, panie dyrektorze. Dużo pytań, trzy pytania. Postaram się odpowiedzieć. Pierwsze, mam nadzieję, że tu ojciec też pomoże, jeżeli zapomnę o którymś. Pierwsze to ta lista białoruska, prawda? Białoruska lista katyńska. I tutaj tak naprawdę, no oczywiście znamy te osoby, domyślamy się, ale to są relacje ze strony polskiej, że te osoby mogły być na tej liście. Natomiast tej listy katyńskiej, białoruskiej listy katyńskiej, tak zwanej białoruskiej listy katyńskiej, nie znamy, dlatego że tej listy nie było w tych dokumentach przekazanej stronie polskiej przez władze już rosyjskie. Natomiast to jest tak, że my nie wiemy, czy ta lista jest. Trzy razy prezydent Łukaszenka, bo jeżeli ona jest, to najprawdopodobniej jest w Mińsku. Dlaczego? Dlatego, że w przypadku rozstrzeliwań jedna kopia zostawała listy w danym rejonie, czyli w danej Republice Sowieckiej, a druga szła do centrali w Moskwie. Prawdopodobnie w Moskwie tej listy nie ma, no bo jeżeli by była, to by była wtedy przekazana z innymi dokumentami. Sam Łukaszenko trzy razy zabierał głos, dwa razy mówił, że tej listy nie ma, raz powiedział, że ma. Powiem tak, to już nie jest praca dla nas, dla historyków. Jeżeli ta lista jest, to ona prawdopodobnie jest w jakimś tajnym sejfie i leży gdzieś w Mińsku. I to jest element rozgrywki politycznej. Miejmy nadzieję, że kiedyś faktycznie ta lista, jeżeli ona w ogóle funkcjonuje, bo tego nie możemy stwierdzić na 100%, zostanie ujawniona. A z perspektywy czasu, bo tak mówimy, 22 tysiące jeńców, tak? No to czy wszyscy są znani z imienia i nazwiska? To jest tak, że znamy ponad 17 tysięcy, prawie 17 900 osób, prawie 18 tysięcy i te osoby z imienia i nazwiska, ze stopniem wojskowym, ze stopniem policyjnym, w momencie rozstrzeliwania u nas są w muzeum w Memoriale Katyńskim. Bo my mamy ekspozycje poświęcone wywózce, ale w przedwojennym schronie przeciwlotniczym mamy stworzony Memoriał Katyński, proszę mi wierzyć, naprawdę bardzo mocna rzecz, gdzie na płytach stalowych laserem mamy wypalone ponad właśnie 17 tysięcy nazwisk i mamy kilka płyt stalowych pustych. To jest to symboliczne miejsce zarezerwowane na tą białoruską listę katyńską. Jeśli chodzi o drugie pytanie, ile osób było wywiezionych. Tu oczywiście opieramy się na szacunkach. Powiem tak. Bo to już ja mówimy o drugiej wywózce, prawda? To jakby ta konsekwencja wywożenia rodzin, tak? Tak. Druga wywózka to jest z oficjalnych danych ponad 60 tysięcy osób wywiezionych. Powiem tak. My historycy na jakich danych możemy się opierać? My możemy opierać się tylko i wyłącznie na danych potwierdzonych przez materiały archiwalne. A te materiały archiwalne są sowieckie. Na podstawie tego, do czego dotarliśmy i co nam przedstawili naukowcy rosyjscy na początku lat 90., możemy stwierdzić, że w czterech wielkich wywózkach
mówimy o minimum 330-340 tysiącach osób. Ale prawdopodobnie to nie jest zamknięta lista. Trzeba pamiętać, że oprócz czterech wielkich wywózek były też deportacje pomiędzy. Były też osoby zsyłane do łagrów bezpośrednio z więzienia. My w muzeum mówimy, że tak naprawdę różnymi rodzajami represji w tym okresie okupacji sowieckiej zostało objętych bez wątpienia ponad 1 000 000 polskich obywateli. I natomiast to jest tak, ile jakie to są liczby dokładne, my bez otwarcia archiwów sowieckich nie jesteśmy tego w stanie stwierdzić. Jaką byśmy liczbę nie podawali, to będą to szacunki. My naukowcy, no siłą rzeczy, musimy się opierać na faktach. I trzecie pytanie. Żołnierze i sąsiedzi. Jak to było? Przychodzili żołnierze, na czasami był obecny sąsiad. Tak jest. Powiem tak, no tutaj oczywiście zacznę od końca, czy była to społeczność żydowska, czy nie. Powiem tak, ja bym nie dzielił na społeczność, czy to był Żyd, czy nie Żyd. W każdym narodzie mamy osoby, które szły na współpracę i osoby, które nie szły na współpracę. Natomiast i też jeżeli tak, przepraszam, tak wejdę w zdanie, ale zbrodnie dotknęły polskich obywateli, wszyscy byli objęci, i Polacy, i obywatele polscy, oczywiście, prawda? Ci, którzy, to była konsekwencja wojny i najazdu i Niemców, i Sowietów. To, co działo się w Polsce, działo się z Polakami i z obywatelami polskimi. Tak jest, bez wątpienia. To jest tak, że kogo dotykają represje? Represje sowieckie, my bardzo często mówimy, że represje sowieckie dotknęły naród polski. Tak, dotknęły naród polski. Natomiast patrząc z punktu widzenia teoretycznego, z punktu widzenia władz sowieckich, nie tyle kwestia narodowości miała znaczenie, ile kwestia zajmowanej pozycji w społeczeństwie. A kto zajmował najwyższą pozycję w II Rzeczpospolitej? Zajmowali ją Polacy. W związku z tym to Polacy zostali w największym stopniu dotknięci represjami. Trzeba pamiętać, że system komunistyczny to był system o charakterze klasowym. Kwestia sąsiadów. Oczywiście, że tak. Jeżeli wchodzi okupant, na jakiej podstawie on zrobi listy? Przecież on nie wie, kto jest kim w danej miejscowości. Wystarczy jedna, dwie osoby. Naprawdę nie trzeba więcej współpracowników, którzy dokładnie powiedzą, kto jaką funkcję pełnił. To tak jak dzisiaj. Wystarczy jeden sąsiad na ulicy, żeby dokładnie powiedział, kto jest kim, jaki ma rodzaj samochodu, jaki ma stan zamożności, jaką pełni funkcję. W momencie, kiedy weszli Sowieci, oni robili listy w oparciu o swoich współpracowników. A ci współpracownicy to często była jedna, dwie osoby. Szkoda. To mogły być osoby zarówno narodowości żydowskiej, mogli to być Białorusini, Ukraińcy. Czasami niestety trafiali się też i Polacy. Także tutaj oczywiście ten proces jest skomplikowany. To jest tak, zapraszam Państwa do nas, do muzeum. Zdradzę tutaj taką małą tajemnicę. W jednej z sal, gdzie pokazujemy opuszczone mieszkanie, jest relacja, autentyczna relacja, gdzie zesłana mówi, do nas przyszedł oficer sowiecki, Żyd. Tak jest w relacji. To byli też i Żydzi, to byli Rosjanie. Powiem tak, jak oglądam dokumenty, czasami trafiały się i Polacy, którzy współpracowali z władzami komunistycznymi. No, niestety, tak to wyglądało. Dziękuję. Prosimy, Radio Maryja i Telewizja Szwam. Ktoś tą Polskę ludową budował po 1944 roku. Tak. Proszę bardzo. Henryk z Mazowsza. Panie Henryku, gdyby radio wyciszyć, czy telewizor, żebyśmy... Zmieszone. Tak cichutko. Ja dzwonię, żeby się podzielić taką informacją. Jako młody chłopak, bo ja pochodzę ze wsi, przyjechał jakiś z powiatu sekretarz partyjny, żeby namawiać rolników, aby wstępowali do PZPR-u. I tam mówił o profitach, o tym i o tamtym. I w końcu stanął wśród tych zebranych, tak zwanym ludowcu wiejskim, pewien rolnik i mówi do tego sekretarza, panie, co pan tu będziesz
gadał jakieś głupoty. Niech pan powie coś o Katyniu. Jeszcze nie skończył wyraz. W Katyniu weszło dwóch w mundurach na salę. Zabrali gościa do Nysy i już nigdy do końca, dokąd ja tam w tej miejscowości byłem, bo później się wyprowadziłem do Warszawy, nigdy nie wrócił. Dziękuję panie Henryku. Panie dyrektorze, no właśnie, bo to takie białe karty. Z jednej strony ciężko dotrzeć do archiwów jeszcze pewnie dziś, mimo że tyle lat minęło, a z drugiej strony też no, kwestia tej prawdy. Ludzie się nieraz bali mówić, prawda? To drugie czy trzecie pokolenie, a tym bardziej ci, którzy coś przeżyli. No, z racji tego terroru, czy wprowadzanego ustroju, czy PRL-u do Polski, no jak gdyby to tak ciążyło nad ludźmi, bo słyszeli, tutaj kogoś zamknęli, tam zamknęli. Zresztą te konsekwencje no, wywózek, czy tego, co działo się z Polakami, to przecież jeszcze rok 56 i dalej, można by mówić, byliśmy w niewoli. Z jednej strony strach przed represjami, z drugiej strony trzeba zrozumieć, że te osoby przeżyły niezwykłą traumę. Bardzo często po prostu ze względów psychicznych nie chciały opowiadać. I to jest tak, bardzo często spotykamy się właśnie z drugim, trzecim pokoleniem albo z drugim. Osoby, które dzisiaj mają 50-60 lat, czasami mówią, o, straciłem ten czas. Kiedy mama czy babcia żyła, nie uważałam za stosowne zapytać się, spisać. A dzisiaj tej osoby nie ma. Bardzo często ta babcia czy mama nie mówiła, bo się bała represji, a z drugiej strony może nie mówiła, bo nie chciała opowiadać o tej traumie. Proszę pamiętać, te osoby odchodzą. Jeżeli my, mając kogoś w najbliższej rodzinie, nie spiszemy relacji, tego nie nadrobimy. Archiwa, nawet jeżeli są zamknięte, zostaną kiedyś otwarte. Tych dokumentów nikt nie zniszczy. Generalnie dokumentów w archiwach się nie niszczy. Poczekajmy, musimy poczekać. Te archiwa wcześniej czy później zostaną otwarte, do nich dotrzemy. Natomiast relacji, jeżeli nie spiszemy, to ten światek relacji odejdzie i tego już nie nadrobimy. W związku z tym wykorzystajmy ten moment, jeżeli mamy członka w rodzinie, który jeszcze żyje, spiszmy nawet na własne potrzeby, na potrzeby rodziny relacje. Dziękuję. Prosimy, Radio Maryja i Telewizja Trwam. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Z tej strony Krzysztof z Białegostoku. Prosimy. Ja tutaj mam dwa pytania do pana profesora. Pierwsze dotyczy operacji Werdychora. Chodzi o to, że w 1941 roku, w grudniu, udała się w ramach operacji Armii Krajowej przedstawiciele czterech żołnierzy Armii Krajowej do Katynia, żeby zbadać akurat, czy to faktycznie było akurat tam ci oficerowie zostali pomordowani. I właśnie chciałem się spytać, żeby pan profesor, czy słyszał o tej operacji Werdychora, czyli o wizycie tych czterech oficerów Armii Krajowej w grudniu 1941 roku na terenie Katynia. I tamtym przedstawicielem był pan Zbigniew Koźmiński. On wydał książkę w 1997 roku w oficynie wydawniczej Vocatio w Warszawie pod nazwą Czas Werdychory. I właśnie chciałem się spytać, czy ta jest racja, jest prawdziwa, czy faktycznie miała, czy ta książka jest prawdziwa, czy to... To pierwsza sprawa, panie Krzysztofie. Druga? A drugie pytanie dotyczące działalności w 1967 roku. Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce w biuletynie wydała dziennik wojenny policyjnego 322. I w tym ten batalion operował w 1941 roku na terenie Katynia. Czyli pierwszy on operował na Białostoczyźnie, a później w 1941 roku został przeniesiony na teren Katynia. I akurat ten biuletyn tylko podaje streszczenie w języku polskim dziennika wojennego tego batalionu z terenu Białostoczyzny, a nie podaje z terenu Katynia, jaki w okolicach Smoleńska ten batalion niemiecki operował, policyjny. I chciałem się spytać, czy to była akurat rosyjska fałszywka, że do prawdziwego dziennika wojennego zostały dopisane kłamstwa w rodzaju, że to akurat ten batalion na przykład mordował tych polskich oficerów, bo
z 67 roku nie ma akurat relacji, jest tylko pokazane streszczenie tego, przetłumaczony dziennik wojenny, ale tylko na terenie Białostoczyzny, a nie ma już podane, co się działo z tym batalionem policyjnym w okolicach Smoleńska. Podobno są fotokopie w IPN-ie tego batalionu. Także dziękuję panie Krzysztofie. Pan profesor mógł odnieść do tego. Poprosimy pana dyrektora. Panie profesorze. Oczywiście jest to oczywiście pytanie szczegółowe, no to musiałbym też przejrzeć, bo oczywiście no nie jest tak, że wszystkie szczegóły znam, ale powiem tak, no, nie chcę się odnosić do tej książki wydanej w oficynie, bo po prostu powiem, ja jej nie czytałem. Natomiast nie wydaje mi się, żeby w grudniu 1941 roku już było wiadomo o zbrodni katyńskiej, dlatego że to jest okres późniejszy, kiedy Niemcy odkrywają groby. Myślę, że tutaj jest chyba jakiś rodzaj przekłamania. Po prostu w grudniu 1941 roku jeszcze o tym nie wiedzieliśmy. Jeśli chodzi o te bataliony policyjne, no to trudno mi się odnieść, co dokładnie ten batalion robił w tamtym okresie na Smoleńsku. Wiemy, że te bataliony były powołane przez Niemców do likwidacji maruderów z Armii Czerwonej, ale okazało się, że w 1941 roku żołnierze Armii Czerwonej chętnie oddawali się do niewoli tysiącami, dziesiątek tysięcy przecież byli to jeńcy. I tak naprawdę te oddziały przystąpiły już do wprowadzania w czyn pierwszego etapu Holokaustu i przede wszystkim zajmowały się ludnością żydowską. Także i prawdopodobnie, jeżeli operowały na tym obszarze Smoleńska, to prawdopodobnie tym się zajmowały. One były po to powołane, żeby wyłapywać maruderów po pokonanej Armii Czerwonej, ale okazywało się, że tej pracy dla nich nie było zbyt dużo i te oddziały były kierowane tak naprawdę do likwidacji przeciwników. No oczywiście tutaj to głównie była to ludność żydowska. To był pierwszy etap Holokaustu. Zresztą Niemcy dosyć szybko się z tego wycofali, bo z ich punktu widzenia po prostu ta działalność była mało efektywna. Ci żołnierze, którzy byli w tych batalionach, rozstrzeliwując dzieci, kobiety, szybko się demoralizowali, dlatego przyjęto zupełnie później inne rozwiązania. Ale o tym grudniu 1941 roku, myślę, że to jest chyba jeszcze za wcześnie, żeby powiedzieć, że już wtedy było wiadomo o zbrodni katyńskiej. Chociaż trudno powiedzieć, może jakieś pojedyncze relacje miejscowej ludności, która była na tym terenie, coś wiedziała. Ale trzeba pamiętać, że był to teren ogrodzony i było to przecież letnisko z willą, tą słynną willą NKWD, w której rozstrzeliwano polskich oficerów. Panie dyrektorze, bardzo dziękujemy za to spotkanie. Słowem podsumowania, co jeszcze, co warto powiedzieć? Otwarcie wystawy stałej planowane jest na 17 września tego roku, jak pan dyrektor wspominał. Tak jest. I wszystkich państwa zapraszam 17, ale tak naprawdę od 18, 19, no bo siłą rzeczy 17 to są te oficjalne otwarcie. No tu trzeba będzie mieć specjalne zaproszenie. Nie wiem, jak będzie wyglądała sytuacja z epidemią. Może będzie ograniczona liczba miejsc, ale od 18 ruszamy, już normalnie pracujemy. Prawdopodobnie też już w sierpniu uruchomimy nasz system biletowy, gdzie będzie można zdalnie sobie zarezerwować bilet w tych pierwszych tygodniach czy w pierwszych miesiącach zwiedzania. A ja jeszcze na koniec mam taką prośbę do państwa. Jeżeli macie dokumenty, chcielibyście przekazać, my w Muzeum Pamięci Sybiru czekamy na te dokumenty. Proszę pamiętać, bardzo często jest to papier. Papier bardzo złej jakości. Jeżeli on szybko nie zostanie poddany konserwacji, on za 10-20 lat po prostu się rozsypie. Dlatego, że to był ten typ materiału. Po prostu w latach II wojny światowej ten papier był bardzo słabej jakości. Dlatego proszę, apeluję. Oczywiście to jest państwa decyzja. Natomiast no, te eksponaty, które mamy, warto by było, żeby zostały zachowane i opowiadały tą opowieść kolejnym pokoleniom. Tak jak z naszej ostatniej wizyty otrzymaliśmy te wyjątkowe skrzypce. Proszę państwa, te skrzypce będą oglądać tysiące, dziesiątki tysięcy osób w naszym muzeum.
Ja dziękując. Panie dyrektorze, jakiś kontakt właśnie z muzeum, z państwem, telefoniczny czy mailowy, bo jak słyszymy, stronę można odwiedzać. Musieliście się troszeczkę przeformatować z racji pandemii i więc wiele materiałów już zgromadzonych. Proszę państwa, odsyłam na naszą stronę. Jak wpiszemy w wyszukiwarce Białystok Muzeum, to wy oczywiście odnajdziemy naszą stronę. Nasza strona sybir.białystok.pl. sybir.białystok.pl. Tam są wszystkie informacje. Wszystkim naszym darczyńcom naprawdę bardzo serdecznie dziękujemy. To państwo budujecie Muzeum Pamięci Sybiru. Bardzo dziękujemy, panie dyrektorze, za to wspólne spotkanie na antenie Radia Maria i Telewizji Trwam. Bóg zapłać. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Naszym gościem był profesor Wojciech Śleszyński, dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Bardzo dziękuję państwu. Oczywiście temat pamięć o ofiarach Katynia i sowieckich wywózek będziemy kontynuowali na naszej antenie wieczorem. Za to, co już, bardzo dziękuję. Dziękuję za udział, za uwagę. Dziękujemy za telefony. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.